Na rynek wjechał 3000, czyli iPad R 5 za około 3000 zł. Czy to dobry wybór? Co ja bym kupił, mając w kieszeni 3000 zł na iPada? Przekonajmy się. A nazywam się Bernard Fruga i na tym kanale opowiadam o moich wędrówkach przez cyfrową dżunglę. A linki do omawianych urządzeń są, jak zwykle, w opisie filmu. Gdy spoglądam do sklepu online, to widzę, że za mniej więcej tydzień nowy iPad Air może być u mnie. Na pokładzie ma ten słynny procesor M1, ośmiordzeniową grafikę, 8 GB ramu, 12 megapikselowy przedni aparat z tą funkcją centrum uwagi, która nas śledzi, gdy jesteśmy przed ekranem. No i ma też złącze USB-C oraz 64 GB pamięci. Czyli można powiedzieć, jest to taki iPad Mini na sterydach, no bo poza procesorem M1, większym ekranem no i wyższą o 500 zł ceną, są to bardzo, ale to bardzo podobne maszyny. No ale tak, mając wybór między Mini a R, to ja zdecydowanie sięgnę po R. No bo ten prawie 11-calowy ekran dla mnie robi różnicę. Jakoś nie mogłem się przekonać do tego, żeby sięgnąć po iPada Mini, bo jednak 11 cali to jest takie minimum, z którego chciałbym korzystać. Ale czy przez to, co powiedziałem, to mam na myśli, że mając w kieszeni 3000 zł, to w ciemno kupowałbym iPada R5? Nie. Nie, tak nie jest. Niestety. Podstawowa wersja R ma tylko 64 GB pamięci, no i w moim przypadku jest to za mało. 64 GB to będzie dobre dla osoby, która korzysta z multimediów online, a zasoby, te swoje cyfrowe wszystkie pliki, swoje notatki ma gdzieś w chmurze. No i wtedy prawdopodobnie te 64 GB to będzie OK. Ja na moje pliki potrzebuję co najmniej 128 GB. No i tutaj, przy takim budżecie 3000 zł, to powiem szczerze, wybór mam bardzo ograniczony. No tak, jest iPad edukacyjny, czyli ten 10 calowy z 256 GB i on kosztuje mniej więcej 2500 zł. Jest to maszyna prosta i dobra. Wprawdzie jest tam tylko 3 GB ramu, słabszy procesor, słabsza grafika, no i to nieszczęsne złącze Lightning, ale mimo wszystko z tym edukacyjnym iPadem, który ma 256 GB RAMu, dałbym radę. No ale jeżeli barierą jest ten budżet 3000 zł i nie jesteśmy w stanie go przeskoczyć, to patrząc na ofertę Apple, możemy powiedzieć, skończyły nam się opcje. Natomiast ja, jako łowca okazji, wszedłem jeszcze do działu odnowione w Apple Store, no bo tam za mniej więcej 2900 zł upoluję iPada Pro. Z 2020 roku, tą wersję 128 gigabajtów. I dla mnie byłby to bardzo dobry wybór. No, ale zakładam, że ty chcesz mieć egzemplarz, który jest w 100% nowy, czyli nie jakiś odnowiony, ale taka nowka sztuka przez nikogo wcześniej nie dotykana, i chcesz coś takiego kupić, i mówisz sobie, no skoro przy 3000 zł się nie zmieszczę, to ile trzeba by dołożyć? No, moim zdaniem, odpowiedź tutaj dość. Bolesna i prosta, czyli potrzebujesz przeskoczyć o oczko wyżej, czyli dojść do poziomu mniej więcej 4000 zł. No bo wtedy masz w zasięgu swojego portfela iPada Pro M1 w tej wersji 128 GB, bo oczywiście mówimy o 11 calach, albo iPada RM1 i wtedy już mamy 256 GB pamięci. Ja bym brał iPada Pro, bowiem. O ile zarówno R, jak i Pro mają ten sam procesor M1, ośmiordzeniową grafikę, 8 GB ramu, taką samą przednią kamerkę, podobną baterię, ale w iPadzie Pro mam dodatkowo 120 Hz odświeżanie ekranu, mam ten taki już, można powiedzieć, trochę legendarny skaner 3D LIDAR, mam cztery głośniki, mam Thunderbolda czwartego, no i mam Face ID. Czyli ja osobiście wolałbym. Taki pakiet gadżetów, mając te 128 GB pamięci. Dla mnie byłoby to ok. No dobra, ale musimy przyznać, że ja to nie jestem takim typowym użytkownikiem i słuchając tego, co mówię, możesz mi wytknąć błędy w moim rozmowaniu. Możesz powiedzieć no tak, wiesz, stary, ale po pierwsze, przecież no nie każdy, tak jak Bernard Fruga, trzyma duże pliki na tablecie. I niektórym naprawdę wystarczy 64 GB pamięci. I wtedy masz tego iPada R z procesorem M1 za 3100 zł, czyli o mniej więcej 800 zł mniej niż najtańszy z najtańszych iPadów Pro. Co więcej, nawet jeżeli jednak potrzebujesz tych 256 GB pamięci, no to za iPada Pro z taką pamięcią wydasz mniej więcej 4400 zł, a R w takiej konfiguracji jest o 500 zł tańszy. Hm. Trzeci argument. No. Cztery głośniki. No dobra, no. Może cztery głośniki są dobre dla kogoś takiego jak ja, co to każdego dnia ogląda jakieś filmy na iPadzie. Ale przecież nie każdy tak robi, no i ten świetny, moim zdaniem, świetny dźwięk nie musi być ważny przy decyzji jakiego iPada kupić. A LiDAR, ten skaner 3D, no fajny gadżet, ale myślę, że zwykły użytkownik to w ogóle tego nie potrzebuje na co dzień. A, jeszcze Face ID, tak? No tak, no ale to dla jednego Face ID jest atutem, a dla innego właśnie lepiej sprawdzi się stare, dobre Touch ID z iPada R. Czyli dotykasz palcem i wtedy odblokowujesz narzędzie zamiast skanować swoją facjatę. A Wonderbolt 4? Bardzo szybki? No tak, to ważne pewno, jak chcesz szybko przerzucić jakieś wideo 4K. Ale zwykły użytkownik będzie aż nadto zadowolony z tego USB-C wersja 3.1, który jest w iPadzie R. No i na końcu, czy to odświeżanie 120 Hz jest tak bardzo ważne? Myślę, że, że nie jest. Czyli jednak wiele przemawia za iPadem R. Co więcej, no, przecież ten odcinek, tak jak w tytule, no miał być o iPadzie za 3000 zł. No to na tej półce faktycznie. Króluje w tej chwili iPad R M1 64 GB. No i moim zdaniem tylko on tak naprawdę tej błyszczy i, i czeka. Tak? No dobra, mam nadzieję, że było dla Ciebie przydatne. Proponuję też obejrzenie tego filmu, którego okładkę tutaj widzisz po prawej stronie. No i oczywiście zapraszam do dyskusji, do pytań, do podawania dalej tego materiału i serdecznie Cię pozdrawiam.